Piękną historię, piękną kartę w historii tego wyścigu. Jesteśmy pod wrażeniem. No na pewno nie napisałem jej sam, bo byli ze mną jakby moi koledzy z zespołu, którym naprawdę muszę bardzo mocno z całego serca podziękować za to, że przez ostatnie 4 dni, a tak naprawdę przez cały wyścig właściwie zrobili wszystko za mnie, biorąc pod uwagę to, że gdzieś w końcówce tego wyścigu musiałem gonić jejca, to jest nic w porównaniu z tym, ile kilometrów z przodu przejechał Łukasz Wiśniowski, czy Stanard, czy Michał Gołaś, czy Salvatore Puccio, czy Paweł Sivakov, Sergio Venao. Naprawdę niesamowite mieć tak silny zespół i nie jest łatwo bronić jakby żółtej koszulki właśnie w Tour de Pologne, bo ten wyścig zawsze rozgrywa się na sekundy i zawsze na tych trudnych technicznie jakby rundach tutaj w Bukowinie, czy wczoraj też w okolicach Bukowiny, prawda, to nie jest łatwo jakby kontrolować ten przebieg wyścigu, a mimo to wyglądało, że mamy wszystko jakby pod kontrolą przez cały wyścig. Michał, ty naprawdę goniłeś ze wszystkich sił jeńca, czy po prostu go wolałeś kontrolować, żeby nie doszło do żebyście się wszyscy nie zjechali? To znaczy, na pewno nie jechałem jak jakby taki koń z klapkami na oczach, bo zdawałem sobie sprawę, że Toins jakby dysponuje niesamowitym przyspieszeniem, tak samo Bennett był w niesamowitej dyspozycji na tym wyścigu i oni byli najbliżej w klasyfikacji generalnej, więc szybka kalkulacja, że Toins tak naprawdę wygrywając etap i gdzieś mnie urywając na 6 sekund po jakby sprint, po sprincie, to będzie dużo gorsze w ten sposób przegrać niż jakby próbować jakby odpuścić jejca, także musiałem jakby wziąć pod uwagę jakby wszystkie możliwości, a ostatecznie nie chciałem przegrać tego wyścigu, bo po prostu nie mogłem. Miałeś cały czas informację, że jaka jest przewaga jejca, wszystko kontrolowaliście? Tak, mieliśmy to w miarę pod kontrolą i dobrze, że w ostateczności zaczekaliśmy trochę na Pawła Sivakova, który zrobił niesamowitą robotę przed ostatnim podjazdem i Sergio Henao też wspaniale jakby ciągnął do tego momentu, do którego mógł, a tak naprawdę miałem ten kontakt jakby wzrokowy, gdzie jest jej, więc mogłem sobie to sam jakby obliczać bez niekoniecznie z jakby nie znając jakby dokładnie przewagi, wiedziałem, że jeżeli to będzie 20-25 sekund, to mimo wszystko na tych ostatnich, nie wiem, 800 metrach, kilometrze, to i tak ta przewaga zmaleje, bo inni kolarze na pewno będą próbowali gdzieś tam wyskoczyć mi zza pleców i tak się też stało. A jest poczucie takiego wyrównania rachunków z tym wyścigiem? Masz poczucie, że się udało wyrównać, biorąc pod uwagę to, co się stało parę lat temu, musiałeś się wycofać? Zdaję sobie sprawę, jak wygląda Tour de Pologne, to nie jest łatwy wyścig, szczególnie jakby ta rozgrywka jakby na sekundy, ona jest bardzo jakby, daje się we znaki chyba wszystkim, każdy próbuje naprawdę trzymać zawzięcie tą czołówkę tego peletonu, nie popełniać żadnych błędów, więc to ryzyko jakby porażki jest jakby bardzo duże. Mówię, czy wyrównałem rachunki, na pewno to w tym roku poszło wszystko tak jak należy, tak jakbym sobie to wymarzył i naprawdę jestem jeszcze raz wdzięczny całemu zespołowi, że mogłem tak w komforcie, szczególnie dzisiaj, kiedy ta runda naprawdę była wymagająca pod względem jakby technicznym, bo nie chciałbym być gdzieś tam w połowie peletonu dzisiaj w żadnym momencie czy w końcówce, bo naprawdę tu wielu kolarzy na pewno przypłaciło to dużą stratą energii. Dałeś się tylko radę kibicom, bo czekali tutaj w deszczu, mokli, co chwila tutaj przechodziła ulewa, a ty no, zrobiłeś to, co wszyscy oczekiwali. Tak, podziękowania właśnie dla wszystkich kibiców za to, że w tak wspaniały sposób mnie wspierali i że mogłem jakby się wybronić przed jakby na oczach wszystkich Polaków, prawda, bo zdawałem sobie sprawę, że ciąży na mnie też olbrzymia odpowiedzialność, żeby stanąć na wysokości zadania, więc dziękuję, że do samego końca we mnie wierzyli i że to naprawdę ten wyścig pozostanie mi na dłużej w pamięci dzięki właśnie nim. Dzięki.